Siemanko, witam w moim słoiku pełnym miodu. Dziś na kanale Moja Reakcja na obejrzymy sobie przeróbkę Kubuś Puchatek, a dokładnie Kuba Puchatkowski z niesamowitego kanału Kubek Dwuuszny. Link do oryginalnego filmu znajdziecie w opisie. Zróbcie sobie herbatkę z miodem i wbijamy do słoika pełnego miodu. Ty tłusta świnie, to znaczy Pepo, czy jesteś gotowa? Uwaga, animacja zawiera, miłość i chleb. O kurde bele, intro jak w kinie. Cześć króliku. Czego? Wiesz, myślałem sobie, czy miałbyś może małe co nieco miodku. Jeśli szczęśliwie byś miał to, czy mógłbyś... Nie! No kurczę, kto by pożyczał miód największemu uzależnionemu od miodu w 100-milowym lesie? No, to jest pożyczka bezzwrotna, przecież każdy o tym dobrze wie. Wywalaj mi z domu, taka mocno działa komy. Ale króliku, ja bardzo proszę. Nie słyszałeś, co mówiłem? Uszu mama nie dała? Spadaj! Dobra, skoro nie chcesz po dobroci... Dawaj miód! No widzicie, mówiłem, że jest on uzależnionym miodożercą! A tak na marginesie, dzisiaj kurier przyniósł do mnie wiadro 5-litrowe miodu. Serio, popatrzcie, to jest zdjęcie. Patrzcie widzowie, masa netto. 5 kilo to jest masa netto. Ja papier, Kubuś Puchatek, obyś tu nie przyszedł. Nie! Puchatku, co jest? Dawaj miód, albo dam ci kulkę w mordę! Ale to nie tak, że kupiłem ten miód dla siebie. Po prostu wiedziałem, że będę oglądał film Kubuś Puchatek i że może on się lekko zdenerwować, że o nim mówię, więc muszę mu wysłać te 5 litrów, jako wiecie, haracz. Ale ja nie mam miodu. Niedawno miałeś mnóstwo. Ale wszystko dałem Kangurzycy. Chwila, skąd ty wyciągnąłeś ten pistolet? Nie masz z kieszeni. Jak to skąd? Ej, kurczę, nie wiem. Skąd ja go wyciągnąłem? Dobra, nieważne, to idę do Kangurzycy. Może on ma też taką kieszeń jak Kangurzyca? Nie rób krzywdy Kangurzycy! Jak do mnie miód bez oporu, to nie zrobię. Nie pozwolę ci jej gozić! Wow. Zostaw mnie, świnie! Wow. Co jest grane? Czemu jesteś taki agresywny? Co ja ci zrobiłem? No właśnie! Króliku, dlaczego jesteś taki agresywny? Czyżbyś zjadł dziś za mało marchewki i odbija ci palma? Jaki debil bije bez powodu. No nie wiem, czy tak bez powodu. Straszyłeś go pistoletem na wodę. Królik myśli, że Kubuś to Achilles i myśli, że jak mu ścięgno Achillesa będzie podgryzał, to on padnie, ale on nie padnie, on powstanie. Jak Mroczny Rycerz powstaje. Oglądałem wczoraj film i mam ochotę latać sobie jak nietoperz. Odlatuję do ciepłych krajów. Dobra, to idę do Kangurzycy. Ja nic nie widziałem, proszę nie brać mi na śniadka. Uszy milczą, uszy widzą, oczy słyszą, usta mówią. Kangurzyca, przyszedłem po miód. Co się odwala? To nie tak jak myślisz, my tylko, no bo ten tygrys ma sparaliżowaną szczękę i nie może gryźć. I po prostu ona rozdrabniała jedzenie w swojej buzi i karmiła go jak ptasia mama. Wszystko wyjaśnione. Więc musiałam pogryźć jedzenie za niego i wpluć mu je do buzi. Tak jak myślałem. Przecież moja szczęka jest zdrowiutka. Cicho, idioto. Dobra, w sumie mam w nosie wasze romanse. Przybyłem po miód. Dawaj wszystko, co masz. Zostaw Kangurzycę. Chwila, jakim cudem ty żyjesz? Przecież strzeliłem ci w mordę. No przecież widać, że ma postrzeloną mordę. Zobaczcie, jaki wygięty. Naprawdę się nie domyślasz? Rzeczywiście jesteś misiem o małym rozumku. W ostatniej chwili wstrzyknąłem sobie super tajne serum regeneracji, która zawsze noszę przy sobie. A, tak, bo jak wiadomo, to jest rzecz, którą każdy ma przy sobie. No, ja na przykład mam takie rzeczy przy sobie, nie? Nazywa się to... Ibuprofen! Błyskawicznie uleczyłem się ze wszystkich obrażeń, a teraz ci... Ej, co to robi tygrys? Całował się z Kangurzycą. Co? On kłamie, króliczku. Kocham tylko ciebie. Jakie oczy. Jakie oczy, o. Przed chwilą mówiłaś to mnie. Ożesz ty, ja tu biegnę cię ratować od tego miodocholicznego niedźwiedzia. Przyjmuję strzał w łeb, nie mówiąc już o naszym związku, a ty umawiasz się z tym hiperaktywnym szajbusem. Ale króliku, on jest taki przystojny. Kobiecie lepszego od siebie zabronisz? Tak, zabronię. Kobiecie lepszego od siebie zabronisz, dobre. Czyli okazuje się, że jest to kangurzyca latawica, tak zwana. Ała, trzewnistu, wiesz jak to bolało? O kurcze, on jej chciał zabić komara na twarzy, tak, on chciał jej zabić komara na twarzy i przypadkowo ją, widzicie, komara zabił, bo jest krew na ręku, czyli wszystko się udało. Na pewno nie tak jak moje serce, to koniec z nami. Przepraszam, a co z miodem, który wymuszam bronią? O, jakby mnie to w ogóle obchodziło. Wolę zostać z tygrysem. Nie za bardzo ci teraz uwam. Nie chcę mówić się z kimś, kto otrzymał z uszatym. Poważnie? Ej, może byście zatroszczyli się o swoje życie i dali mi miód? Wiesz co teraz zrobię? Powiem maleństwu. Nie! Maleństwo! Maleństwo ma wyrąbane w ogóle. Maleństwo sobie siedzi na komputerze, gra sobie w Fortnite, drugą ręką przegląda TikToka i pewnie pije jeszcze monsterka gdzieś tam kupionego przed wiecie, nie? Przed czym? Przed Nowym Rokiem. Pewnie cała zgrzeweczka tam, dzika. Czy innego gówna. Nie pijcie tego ścierwa! Dobrze, że zabronili. Już lepiej pić wódkę. O? Co? Kto to powiedział? Pepo! Nie mów takich rzeczy na kanale. O co chodzi? Nie waż się! Maleństwo, jestem twoim ojcem. No super, zafundowałeś dziecku traumę. Jesteś z ciebie zadowolony? Dawno nie byłem z siebie tak zadowolony. Mamo, czy to prawda? Ten życiowy przegryw jest moim ojcem? Ej! Ten życiowy przegryw. Ej, no pewnie, że jest twoim ojcem. Nie widzisz podobieństwa? Ja nie widzę. Ja nie widzę żadnego podobieństwa pomiędzy maleństwem a królikiem. Czy tam zającem. Kij go wie. Tak, chciałam ci powiedzieć, ale... A myślę, że skąd masz te królicze zęby, matole? O kurczę, jednak jest! Kurka, ona! Dobra, koniec tych rodzinnych spraw, dawać miód! Idź se z tym miodem. Maleństwo dowiedziało się, kto jest jego ojcem. Wisi mi to! Jak dla mnie jego ojcem mógł być równie dobrze klon morski! I pewnie to nie obchodziło, jedyne co mnie obchodzi to twój miód! Więc dawaj miód, albo twój mózg dostanie bilet w jedną stronę na ścianę! Tak to słyszałaś. Więc jeśli pod tym filmem będzie 10 tysięcy łapek w górę, to odezwę się do Kubek Dwuuszny i nie wiem, na walentynki kupię mu lepszy mikrofon, aby jego produkcje miały lepszą jakość. Ale ja już cały swój miód zjadłam. Ty żałoczny wokół sadła, zabiję cię! Przepraszam? Słuchaj, nie chcę cię zabijać, ale zrobię to, jeśli nie wyniesiesz się z mojej chaty i nie dasz mi spokoju. Dla mnie to ciężka chwila. No dobra, powymuszam miodu gdzie indziej. Kangurzyco, za tobą. Serio myślisz, że się na to nabiorę? Matko... Co? O kurde. Jakbym oglądał ten film sam, w nocy, to bym się przestraszył. Maleństwo, po co ci ten nóż? Słodziłeś mnie z tym rolnikiem. Zabiję cię! Maleństwo, nie wygłupiaj się. Ależ ją ukuł w dupsztala tą... nożem do chleba. Ratunku, maleństwo, strzegło oszaleło! Ludzie, ratujcie! Co ja mam zrobić? Nie, maleństwo, uspokój się, proszę cię! Kupię ci kod na 10 tysięcy fałdolców. Git? Pepo, dobrze, że ty jesteś grzeczna. Czasem odwala ci, ale generalnie jesteś grzeczna, nie to co te świry w 100-milowym lesie. W sumie to wszystko twoja wina. Było mi z kangurzycą dobrze, dopóki się nie pojawiłoś. Króliku, nie rób tego. Oddajcie pistolet, legalnie. No właśnie, oddajcie pistolet Kubusia Puchatka. Jak on będzie wymuszał miód od ludzi i zwierząt? Bardziej zwierząt, w sumie to tam jedynym człowiekiem jest Krzysztof. Krzysztof Jerzyna ze Szczecina, gdzie on w ogóle jest? Pozdrawiam wszystkich Krzysztofów, trzymajcie się tam w 100-milowym lesie. Nikt, kto nie dał mi miodu, nie może być żywy. Witaj, kochanie. O, przyszła! Pepo! Przyszłaś, widzę! Przebrałaś się w tego świnioka tutaj. To jest Pepa, słuchajcie. Rety! Co tu się odwala? Widzieliście, jak maleństwo skacze z tym nożem na masła i tam próbuje ją? W skrócie, przyszłem tu wymusić miód bronią palną. Kangurzyca a raczej miała romans z królikiem i tygrysem. Co? Jak to? Z tobą też? W każdym razie maleństwo się dowiedziało, że królik jest jego ojcem, więc oszalało i chce zabić Kangurzyco. Ja też chcę ją zabić, bo wyżarła cały swój miód, a króliki tygrys chcą się pozabijać nawzajem, bo odebrali sobie Kangurzycę. To tyle. Teraz wybacz, skończyły mi się naboje, więc muszę rzucać nożami. Gdzie oni mają noże? W tej szufladzie? Nie. To może w tej... To straszne, co tu się dzieje. Muszę to zakończyć. No co ty? Wcale nie jest to straszne. Straszniejsze rzeczy dzieją się... Na przykład w Polsce! Biegnę do Sowy, on mi coś poradzi. Och, uwielbiam fanfiki do My Little Pony. Po pierwsze, Sowo, My Little Pony jedzą opony, okej? Okay? No, ej, nie umiesz pukać szynko na nogach? A po drugie, pomóż prosiaczkowi, to znaczy Pepie, bo w domu Kangurzycy dzieją się dantejskie sceny. Potrzebuję twojej pomocy. Tam się zaraz wszyscy pozabijają. Kubuś chce zabić Kangurzycę. Tygrys i królik chcą się pozabijać nawzajem, bo wyszło, że obaj są kochankami Kangurzycy. Zaraz, jak to? Przecież ja już szykowałem zaręczyny. Tak to! A, czyli Sowa Mądregułowa również jest z Kangurzycą latawicą i nie ma to związku z latawcami. Bardziej z dmuchawcami. O rany, Sowo, ty też? Jak mogła mnie rzucić? Też tego nie rozumiem. Dzięki. Mówiłem o sobie. Gęba świniaka. Jakby po prostu dusza z niego uciekła. To ja przez ostatnie 3 tygodnie. Dobra, mówię, że wszyscy chcą się pozabijać? Tak, dam żeberko, że już ktoś zginął. To sytuacja kryzysowa. Może nam pomóc tylko Krzyś. Zawołajmy go. Nie pokonasz mnie, dopóki umiem się regenerować. Zabierzcie ibuprofen królikowi! Nie można tyle go stosować. Maksymalnie 200 mg na dobę, chyba że lekarz zalecił inaczej. Skąd ty wyciągasz te strzykawki? Nie masz kieszeni. To nie miejsce ani czas na rozkminy natury filozoficznej. Dość! Co wy robicie? Nie wstyd wam? Bijecie się, tłuczecie, tniecie, ranicie, miażdżycie, strzelacie, kończynę wykręcacie. Po co? Dla jakiejś durnej kłótni to przeciwieństwo tego, w co wierzycie. A w co wierzycie? W przyjaźń. Nie pozwólcie, by miód... Krzysztof, twoja przemowa jest naprawdę poruszająca. Ale mamy to naprawdę głęboko w... Nie pozwólcie, by miód, romanse jakiejś baby i wiedza o prawdziwym ojcu przysłoniła wam wartość waszej przyjaźni. Zamknąłbyś czasem ryj. Ej, ja przyjaźń. Dobra, czas na interwencję siłową. Zostaw tygrysa. O, widzieliście? Jednak ma kieszeń, wysypały mu się jego dopalacze z kieszeni. Ała, króliku, patrz co zrobiłeś. Były mi się te twoje strzykawy. O nie, to serum regenerujące sprawia, że rosną nam kawałki ciała, które straciliśmy. A gdy nie ma co odrastać, to całe ciało zaczyna niekontrolowanie rosnąć. A taka ilość strzykawek... Wszyscy kryć się! To wygląda jak ciasto, kiedy wyrośnie. Tak właśnie wygląda ciasto. Tylko nie ma oczu, twarzy i takich zielonych żyłek. Ale tak wygląda. Nie, mój dom. Klapouchy, uciekaj! Ty jesteś jedyny normalny w tym całym popapranym świecie. Uciekaj, jak najdalej cię poniesie twoja noga. Twoje nogi w sumie 4 masz. Oślepiający błysk. Kolejna przewrócona strona. Oślepiający błysk. Kolejna przewrócona strona. No super. Łapouchy, czyli osioł z depresją. w lesie spalonym, bez przyjaciół albo oprawców, nie wiem. Teraz na pewno będzie szczęśliwy, w końcu nareszcie mu problemy wszystkie się rozwiązały same. Problemy dosłownie poszły z dymem, może zacząć od nowa. Nie wiem, co się przed chwilą wydarzyło, ale na pewno na to zasłużyłem. Ale oni nie. Albo wpadnie w jeszcze głębszą depresję. Z dwojga złego lepiej w żadną stronę, lepiej nie mieć tego. Ubieram. Zazdroszczyć. Kłapo. Nie śmiejmy się z takich rzeczy, okej? Nie śmiejmy się z takich rzeczy! W opisie pod filmem zostawię numer, gdzie można zadzwonić, jak się podejrzewały siebie stany depresyjne. Kuba po łóżku. To było straszne. Wszyscy się bili, przez to, że Puchatek groził armatą, żeby dostać miód. A Królik i Tygrys byli wkurzeni, że Kangurzyca romansowała z nimi dwoma. Czekaj, jak to z nimi? Ja nie mogę, nawet ty. Ta Kangurzyca to jakaś normalnie jagna za chłopów Raymonta. A co to był za grubas, który wybuchł? A to był Krzyś, przedawkował serum regeneracyjne Królika. Oto ćpun. Kłapouchy chociaż nazywa rzeczy po imieniu. Aczkolwiek, no, jak dobrze wiemy, wcale tak nie było. To był tylko przypadek. Nie zasłużyłeś na to cierpienie, prosiaczku. Wy wszyscy nie zasłużyliście. Myślę coś, żeby was uratować. To na nic. Żegnaj. Widzę światło. Każde umieranie w bajkach. O nie. To wszystko... Co? To wszystko przez brak miodu. Gdybym wtedy dostał miód u Królika, to nie doszłoby do tego wszystkiego. Dokładnie! To jest wina Królika! Wcale nie tego, że latają ze spluwą po lesie, wstrzynając afery. Gdyby ten bawidemek zostawił sobie trochę miodu... To jest grane. 3 miesiące później jesteśmy w jakimś tureckim mieście na rynku? O. Wreszcie ją znalazłem. Ile za tę lampę? Lampa przyzywająca magicznego dżina. 12 riali. Elo, jestem Jean, a ty masz 3 życzonka. Nareszcie. Będę mógł naprawić tę chorą akcję. Po pierwsze, chcę ładną fryzurę. Po pierwsze, chcę, aby każdy widz bez subskrypcji zostawił suba. Po drugie, chciałbym, aby każdy widz, któremu podoba się ten film, zostawił teraz łapkę w górę. Po trzecie, chciałbym, aby Paweł Malinowski robił częściej filmy. No, ładnie. A teraz priorytety. Dawaj garnczek miodu. Dzięki. A teraz chcę przynieść się w czasie i przestrzeni do domu Królika, kiedy Kubuś prosił Królika o miód i z czego wynikła ta awantura. Dobra, jak chcesz. Na twoim miejscu prosiłbym o całe bogactwo świata, ale twój wybór. Ale Króliku, ja bardzo proszę. Nie słyszałeś, co mówiłem? Uszu mama nie dała? Spadaj! Dopiero teraz przeczytałem, że tam z tyłu jest tabliczka zakaz wstępu dla Kubusia Puchatka. Czyli to nie jest pierwsza taka akcja. Dobra, skoro nie chcesz po dobroci... Jej, dzięki, na tobie można polegać. Nie to, co na tym sknerze. Jak się tu w ogóle znalazłeś? Teleportowałem się. Osły czasem tak mają, że się teleportują. Tak, osły tak mają, że się teleportują. Na przykład z klasy na dywanik dyrektora. Tak się najczęściej osły teleportują. Spoko. Niezły fryz. Dzięki. Mam nadzieję, że mój fryz również się wam podoba oraz ten film. Do zobaczenia, pamiętajcie, używajcie dużo miodu.